Paweł Jóźwiak, jesteśmy już przed galą FEN49 po Ważeniu, a przed samą galą, Paweł, jak przygotowania do tej gali? Bo widać, że tutaj wszyscy tryskają humorem, wszyscy zobaczyli moment na moment jezioro, właśnie tak pokażę chociaż króciutko, no i wszyscy zadowoleni chyba, co? Dobry wieczór, witamy w pięknych okolicznościach przyrody w Mrągowie. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj po raz drugi, także mówię, z tradycji staje się zadość, rozpoczęliśmy tą tradycję w zeszłym roku, teraz jest kontynuacja, sezon rozpoczynamy na Mazurach, tych mniejszych w Ostródzie, a zamykamy sezon letnisz na tych dużych Mazurach w Mrągowie, także mam nadzieję, że tak będzie rokrocznie już. To jest polskie Nashville, bo tutaj oczywiście dominuje też festiwal muzyki country, jutro będzie country jakieś? Jutro będzie country, ale w oktagonie, jutro wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa. Jutro to Mrągowo staje się weekendową stolicą polskiego MMA. Jak udało się dopiąć kartę walk, bo były problemy z rywalami, gdzieś zmieniali się zawodnicy, szczególnie mam na myśli tutaj Bartka Szewczyka i jego zamiana jego rywala, bo co-main event, tak naprawdę solidny jest Brazylijczyk w waszej ocenie? Wiesz co, nie wiem tak naprawdę. Tutaj oddałem stery Jacobowi Borowiczowi, który tutaj robi dobrą robotę. Także to już jego był ból głowy, ja już jestem poza tym. Gdzieś tam jakieś takie czy topowe, czołowe pojedynki to wiadomo, że kontroluję, nadzoruję, ale nie sprawdzałem tego Brazylijczyka. No, myślę, że Kuba na tym on wybrał najlepszego to co miał. No i mam nadzieję, że przyjechał tu chłopak, co da dobrą walkę. No, wiadomo, że zastępstwa last minute rzadko kiedy spełniają oczekiwania, ale mam nadzieję, że tym razem będzie okej. Okay. Dobra i dobrze odebrana gala FEN48 w Jastrzębiu, tak już powiedzmy z oceny tygodnia i tutaj wszyscy oczekują kolejnego wow, jeśli chodzi o kartę walk, o walki, o poziom walk, żeby przynajmniej był w połowie tak dobry jak w Jastrzębiu, liczycie na to? Zgadzam się, tamta karta walk była mocniejsza, tu jest ciutkę słabsza, ale wiecie, czasami jak ktoś na papierze nie zapowiada się tak dobrze, to potem lubi zaskoczyć i liczę na to, że pójdziemy za ciosem i że ten weekend również będzie należał do FEN MMA. Która z walk najbardziej, powiedzmy, ciebie interesuje, która z walk najbardziej jakby elektryzuje albo otwiera któremuś z zawodników szansę o najwyższe laury? Już nie mówię o pasach, bo to już gdzieś tam zawsze obiegowo po jednym czy dwóch zwycięstwach zawodnicy chcą walki o pas, ale która z tych walk może stać się takim pojedynkiem eliminacyjnym? Wiesz co, jeśli mam być cztery, tutaj trzy walki najbardziej mnie interesują. Przede wszystkim walka Roberta Maruszaka z Damianem Bójkowskim. Wiesz, to jest wielki powrót Roberta. Robert jest mojego rodzinnego miasta z Gdańska. Cieszę się, że powraca do FEN-u, że podobno jest dobrze przygotowany, w dobrej dyspozycji. Ja lubię wagę ciężką, także jaram się tym pojedynkiem. Potem następnie czekam na pojedynek Bartka Szewczyka, bo on daje zawsze dobre walki. Nie oglądałem tego Brazylijczyka, nie wiem co on pokaże. Liczę na dobrą walkę, zawsze walki Bartka są emocjonujące. No i wisienka na torcie, main event, Kracka-Zieliński. Myślę, że te dwa nazwiska gwarantują nam tutaj bardzo dobry pojedynek. Rozważacie taką opcję, że na przykład Czarek Oleksiejczuk trafi do kontendera gdzieś do UFC, a tutaj trzeba będzie wyłaniać kolejnego mistrza kategorii półśredniej? Co, na wszystkie opcje jesteśmy przygotowani. Nie, nie, dziękuję, postoję. Walka z tym panem stanowczo nie, no. Nie, 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 dziękuję, wiesz, ja mogę się bić z tymi ogórkami, frykami, ale nie z takimi prawdziwymi sportowcami. Jakbyście mi odmłodzili 20 lat albo trochę więcej, to wtedy moglibyśmy rozmawiać, ale nie w tym wieku, nie takie wyzwanie. Także z Bartkiem to ja mogę piwa się napić i pasmo ewentualnie wręczyć albo puchar. Ale to dwie walki od razu, nie? Bo to dwie walki na raty na przykład, nie? No prezes... To kto więcej piwa wypije, to mogę z nim walczyć. Dobra, to zostawmy tutaj żarty na boku. No właśnie, walka w kategorii półśredniej. To jest też taki eliminator, gdzieś patrzycie jeszcze, bo Kamil Kraska, który bardzo dobrze stawiał się z Czarkiem, a z kolei Adrian jednak gdzieś tam ustąpił. No, no nie pasował mu ten pojedynek, szybko został zakończony ten pojedynek. Jak na to patrzycie? No tak, no obydwaj, wiesz, obydwaj bili się z Czarkiem Oleksiejczukiem, Kamil chyba z nim się biło pas, tak? Adrian też? No, czyli obaj byli pretendentami. No wiadomo, że Czarek prędzej czy później odejdzie z tego FEN-u, a to są zawodnicy, którzy z nim przegrywali i też te drabinki powygrywali, tak? Także kto wie, co pokaże przyszłość, to na pewno ten pojedynek pokaże nam, kto jest tuż za Czarkiem, nie? Teraz numerem takim dwa.
krótki komentarz do roostera UFC i pojawiło się tam nazwisko Roberta Bryczka. Bardzo się cieszę, bardzo fajny zawodnik. Bił się u nas w Fenie, potem z sukcesami walczył w Oktagonie. No, cieszę się, wyczułem tutaj chyba dobrą rękę Joasi Jędrzejczy, którą serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, bo takie mam jakieś wrażenie, że to chyba jej cegiełkowe. Jak gdy widziałem ostatnie zdjęcie z Robertem, mówię, aha, coś jest chyba na rzeczy. Także cieszę się, że Robertowi się udało tam trafić. Życzę mu jak najlepiej. Zawodnik. Jeszcze powiem tutaj jaką jedną rzecz, bo tak patrzę na takie ciekawe walki, jak na przykład był Wójcik z Wieczorkiem, to jest Kraska Zieliński. I zastanawiam się, czy w Fenie w przyszłym roku nie wprowadzić czegoś takiego, że jeśli nie mamy dobrą walkę wieczoru, gdzie nie ma walki o pas, czy jednak tak wzorem UFC taka walka wieczoru nie powinna być pięciorundowa. I myślę, że tutaj fajnie by było coś takiego wprowadzić i zaczyna mi to mocno chodzić po głowie. Wiesz, że ja lubię wprowadzać takie innowacje. Jako pierwsi wprowadziliśmy w Polsce walki pięciorundowe. Głokcie nie pamiętam, czy KSW pierwszy wprowadziło, czy my, no ale to też gdybyśmy wprowadzili. Klatkę w pierwsze wprowadziło KSW chyba. Oni chyba klatkę, my chłopcy, już nie pamiętam, nie, że my pierwsi wprowadziliśmy te walki pięciorundowe, no klatkę oni pierwsi, zgadza się, długo żeśmy jeszcze się tasowali z tym klatkoringiem. No, ale myślę, że taka innowacja byłaby tutaj fajnie, mile widziana. No my pierwsi wprowadziliśmy też to, co teraz tu zdaje egzamin, moim zdaniem, że jak ktoś nie zrobi wagi, to ma karę finansową, oprócz tego ma minus jeden punkt. I myślę, że to jest taki dobry bat na zawodników, żeby jednak szanowali swojego rywala poprzez zrobienie wagi. Wy jako organizatorzy trzy gale w krótkim czasie, tak? To jest, jak w ogóle z tym dajecie sobie radę, bo praktycznie tydzień po tygodniu trzy gale, no, co by nie powiedzieć, to przemieścić się chociażby między miastami ze sprzętem, z ludźmi, z tym wszystkim, no jest logistycznym wyzwaniem. Tyle tych gal trzaskamy ostatnio i te Feny i Prime'y, także kurczę, no to no, jest zagęszczenie przyzwyczajenie. Jesteśmy, przecież robiliśmy jeszcze KFN, przygotowani jesteśmy pracować na wysokich obrotach, mamy fajny zespół, doświadczony, są moce przerobowe, także na razie nie odczuwam jakoś tego, jest spoko jak dla mnie. Nie? Moglibyśmy, mam wrażenie, że jakbyśmy się uparli, byśmy mogli robić gale co tydzień, nie tylko przez 3 tygodnie, ale nawet przez 2 miesiące. Mrogowo rywalizuje z, powiedzmy, z Ostrudą? Nie, tak jak mówię, tam są małe Mazury, to są duże Mazury, tam zaczynamy sezon letni, tu kończymy, także wszystkim to pasuje i tu nie ma żadnej konkurencji, bo i oni to są jacyś tam stopniu Krajanie i Ostruda i Mrągowo, także to nie ma żadnej rywalizacji, to wszystko jest, że tam w symbiozie. A współpraca z miastem to jest też tak, że przyjeżdżacie tutaj, bo jest współpraca z miastem i z tego względu? Z panem burmistrzem Stanisławem Bułajewskim bardzo cenimy sobie tę współpracę i bardzo się cieszę, że tutaj jesteśmy już drugi rok pod rząd. Jeśli chodzi o kartę walki, pojedynki kickbokserskie, tak, bo mamy tutaj też... Jest jeden pojedynek perełka taka, nie? Czyli to jest... Łasiewicki bije się z tym. No. Nie pamiętam nazwiska, ale Łasiewickiego pamiętam, bo on już występował u was. No mój kolega z Sowa, który miałem możliwość trenować, też nazwisko mi wyleciało z tego wszystkiego z głowy. Miałem okazję trenować na obozie naszym Fenod jeszcze zanim zacząłem tą moją przygodę z free fightami. Także cześć Szyszka. Szyszka, tak. Szyszka, cieszę się, że... Nie Przemek Szyszka. Nie, Przemek nie. Inny Szyszka, cieszę się, że tutaj Szyszka debiutuje, bo to fajny chłopak i bardzo fajnie mi się z nim szlifowały elementy stójkowe. Kurczę, na tamtym etapie się tutaj przygotowałem do mojego debiutu. Myślę, że to była dla mnie cenna lekcja trenowanie z takim zawodnikiem. A na co możemy jutro liczyć? Nie no, piękny anturaż, super okoliczności przygody, pełną halę i mam nadzieję, że dobre walki. Trzymam mocno kciuki. W takim razie wszystkiego dobrego. Piątek, bo sobota też jest bardzo mocna i też jeden z zawodników Fenu walczy w UFC. Mówimy o Michale Oleksiejczuku, także też nie zapominajmy. Wszyscy trzymamy kciuki za Husarza, także Husar, daj nam czadu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.